A teraz odpowiadając bezpośrednio na pytanie już o Ukrainę. Ja myślę, że pierwszym i podstawowym problemem jest to, że my inaczej definiujemy cel niż nasi sojusznicy, w tym mocarstwa, a skoro oni są mocarstwami, a my nie, to to, jak oni definiują cel, jest istotniejsze od tego, jak my definiujemy cel. To znaczy, my definiujemy cel w ten sposób, że trzeba pokonać Rosję, bo jak nie pokonamy Rosji, no to na pewno nastąpi wojna kolejna. A zachodnie mocarstwa zastanawiają się, jak spowodować taki rozwój sytuacji, żeby po tej wojnie nie nastąpiła kolejna wojna, i nie zakładają, że pokonanie Rosji jest jedynym wyjściem i historia stoi po ich stronie i dowody historyczne stoją niestety po ich stronie, a nie po naszej. Po naszej stoją racje moralne, Rosjanom należy się łomot. Ale jeżeli spojrzeć na tą formułę, którą kiedyś ukuł Woodrow Wilson, a później Nixon powtarzał, czyli pokój bez wojny, no to pamiętamy, tak? Woodrow Wilson proponuje to Europejczykom i mówi, oczywiście to nie jest idealny przykład, bo Niemcy były pokonane. Rosja nie wygra, ale nie będzie pokonana. No i Europejczycy nie przyjęli tej opcji. No i 20 lat później Adolf Hitler był u władzy. Więc może nawet, znaczy jakie 2015. Więc być może ta formuła, która jest nie do końca moralna, jest w gruncie rzeczy lepsza. Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Jakie jest rzeczywiste zagrożenie wojną Rosji z NATO, a jak wygląda wyobrażenie tego zagrożenia w społeczeństwie? O tych kwestiach rozmawiać będziemy z naszym dzisiejszym gościem, panem redaktorem Witoldem Juraszem, dziennikarzem, publicystą Onetu, autorem podcastu Raport Międzynarodowy, byłym dyplomatą, no i autorem artykułu, na kanwie którego właśnie będziemy starali się dzisiaj dyskutować, pod tytułem 10 powodów, dlaczego Polsce nie grozi wojna z Rosją. Panie redaktorze, witamy serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak szczerze, tak powodów to tam wymieniłem 14, ale potem je zbiłem, bo jak się napisze 12 powodów, a co gorsza jeszcze 13 powodów, to brzmi gorzej niż 10 powodów, więc dlatego jest ich 10. Panie redaktorze, to ja w takim razie pozwolę sobie właśnie od tej symboliki zacząć, no bo tak jak pan zauważył, opinia publiczna bardzo często bazuje na tego typu wyrazistych kwestiach, narracjach, na tym, że dziennikarze, publicyści, komentatorzy rozwijają myśl jakiegoś polityka albo jakiś cytat szczególnie mocno wybrzmiewa w danym czasie. I rzeczywiście nie możemy uciec od takiego wrażenia, że w ostatnim czasie szczególnie głośno mówi się o zagrożeniu ze strony Federacji Rosyjskiej, ale nie tylko w kontekście trwającej na Ukrainie wojny, ale także tego, co mogłoby się wydarzyć po jej zakończeniu. No i w tym kontekście rzeczywiście politycy i komentatorzy podnoszą, że realna jest groźba wojny kinetycznej z Federacją Rosyjską, do której my jako Zachód jesteśmy mimo wszystko średnio przygotowani. Tak jak zauważył Paweł, pan redaktor przygotował analizę, artykuł na łamach Onetu, który wskazuje, że jest też szereg czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, które stawiają ten problem w trochę innej optyce. Więc jak pan pozwoli, to pierwsze moje pytanie, myślę, że takie banalne, ale dlaczego stoi pan na stanowisku, że to zagrożenie nie jest takie oczywiste i co w pana ocenie w największym stopniu wpływa na to, że jednak Federacja Rosyjska nie ma aż tak prostej drogi, żeby rozpocząć kinetyczną wojnę z NATO? Wie pan, jest taka zasada podobno w biznesie, mianowicie, że jeżeli wszyscy mówią, że trzeba kupować akcje, to znaczy, że trzeba je sprzedawać. No więc ja trochę na tej zasadzie uznałem, że jak już wszyscy zaczynają mówić, że będzie wojna, no to zaczyna być trochę podejrzane. I zacząłem słuchać tych oświadczeń, na bazie których straszy się ludzi. No i wysłuchałem tego, co mówią ministrowie obrony, szefowie wywiadów. Tam mieliśmy całą serię wypowiedzi, prawda? Szef wywiadu Estonii, minister obrony Szwecji, premierzy, ministrowie spraw zagranicznych. No i się okazuje, że oni wszyscy mówią, że potencjalnie jeśli Rosja by pokonała Ukrainę. Pierwszy warunek, który nie zostanie spełniony. Szef wywiadu Estonii w wywiadzie dla Tima Sebastiana, niegdyś BBC, mówi, że zagrożenie dla Rosji jest manageable. Zagrożenie ze strony Rosji jest manageable, czyli jest do opanowania. Jest takie, którym da się zarządzać. To znaczy nie jest tak, że ono nie istnieje, ale ono nie jest takie, że o to mamy się już bać i pakować. Kolejna sprawa, zazwyczaj w tych wypowiedziach pojawia się informacja, że nam grozi agresja ze strony Rosji, ale w drugim zdaniu poniżej progu wojny. Czyli innymi słowy grożą nam prowokacje, grożą nam jakieś zabłąkane rakiety, grożą nam przeloty samolotów nad terytorium na przykład państw bałtyckich, no ale to jest nihilnowi, oni już 15 lat temu jeden z samolotów, zresztą lecąc, bo Rosjanie zawsze zaprzeczali, że coś takiego ma miejsce, aż jednemu silnik się zepsuł nad terytorium Litwy i tam spadł, prawda? No w związku z tym ja bym powiedział tak, no podstawowe, ja po prostu przeczytałem, co mówią ci, na których się powołują, ci w Polsce, którzy dla odmiany cały czas mówią, że tutaj nastąpi za moment atak, który już kiedyś było, że za 5 lat, teraz to za moment, że za 2 lata. Mam wrażenie, że po pierwsze to, że wszyscy zaczynają o tym zagrożeniu mówić, wynika z tego, że klikalność tekstów o Boże, jutro będzie wojna, jest po prostu większa niż klikalność tekstów, może niekoniecznie będzie jutro wojna. Inna sprawa, że akurat mój, jako że była duża przerwa pomiędzy straszeniem a uspokajaniem, to akurat się dobrze kliknął, ale no, prawda jest taka, że ogólnie na straszeniu się lepiej zarabia. Mam wrażenie, że niektórzy youtuberzy, no to w ogóle z tego zrobili zawód, mówiąc krótko, ze straszenia Polaków. No tylko mam też wrażenie, że niektórzy z tych youtuberów są pudłami rezonansowymi Moskwy, bo Moskwa chce, żebyśmy uwierzyli w to, że oni są tacy straszni, że za moment na nas napadną. Znaczy straszni są, ale są za słabi. Bo to prowadzi do nie do właściwych wniosków takich, że to no dobra, to trzeba się zbroić, przygotować i wtedy to się nie stanie, tylko o Boże, jeżeli będzie jutro wojna, no to może my lepiej się z nimi jednak dogadajmy. W sprawie Ukrainy wykręćmy Ukrainie ręce. I mam wrażenie, że to nie jest tak, że rosyjska ambasada, słysząc zewsząd takie głosy o jakoby nam grożącej wojnie, się tym przejmuje, tylko informuje Moskwę, że jest dobrze, tak właśnie jak miało być. I to, panie redaktorze, warto się nad tym chyba zatrzymać, no bo ja pamiętam, myśmy nagrali taką rozmowę chyba z generałem Komornickim, którą zatytułowaliśmy, że Rosjanie zarządzają naszą świadomością. I czy my właśnie to powinniśmy tak rozpatrywać? Czy oni są tacy wszechmocni, że potrafią zaaranżować debatę na taką skalę w państwach zachodnich, w pana ocenie? No co, nie wiem, czy oni są aż tak mocni, czy my jesteśmy aż tak niemądrzy. Raczej bym szczerze powiedział, przemyślał o tym drugim. Ja w ogóle mam pewien problem z tym, jak bardzo łatwo Rosjanie są w stanie wrzucać, przepraszam, to masło maślane wyjdzie, wrzucać wrótki do naszej debaty publicznej. Pamiętacie, na pewno panowie pamiętają państwa, czy też zważywszy na moją dzisiaj tutaj u panów obecność, nasi słuchacze, taki moment kilka lat temu była wielka moda na walkę z rosyjską dezinformacją. Dużo grantów na to poszło. Zabrali się za to zresztą różnej maści teoretycy, którzy nigdy wcześniej Rosją nie zajmowali. No i pamiętam, że w ramach tej walki z dezinformacją w pewnym momencie taka dość modna grupa powstała, która zajmowała się śledzeniem jakichś zupełnie skrajnych środowisk, jakichś skrajnie faszyzujących, kibicowskich, chciałem, przepraszam, powiedzieć. No tylko jako żywo ja nie kojarzę, żeby którekolwiek z tych środowisk w ogóle wpływało na polską politykę. Więc gdybyśmy chcieli się zajmować rosyjską dezinformacją, to trzeba było się zająć nie jakimiś chuliganami albo wyznawcami prasłowiańskich wierzeń, tylko politykami, którzy głosili antyszczepionkowe teorie na przykład, albo politykami, którzy doprowadzili Polskę do takiego stanu rozedrgania wewnątrz politycznego, że wszystko stało się przedmiotem walki politycznej, łącznie z polityką zagraniczną, albo z politykami, którzy nie potrafili zachować się poważnie w obliczu kryzysu migracyjnego, który nie był kryzysem migracyjnym, tylko był testem dla Polski i też, prawdę powiedziawszy, próbą wywołania przepraszam, nagrywamy to wieczorem, trochę zmęczony jestem, stąd przyjęzyczenia, wywołania nastrojów antyimigranckich, które, jak sądzę, były po to, żeby Polska nie była w stanie otworzyć granicy dla Ukraińców. To była taka dygresja. Nikt nigdy nie zastanowił się, po co był ten kryzys migracyjny, no bo mamy te odpowiedzi, prawda, że no to Łukaszenka chciał się zemścić, pewnie to był jakiś element, że KGB zarabiało na przerzucie migrantów, pewnie jakaś część, ale przecież my wiemy, że to wszystko się działo w koordynacji z Rosjanami i wiemy, że to się działo wtedy, kiedy Rosjanie już planowali wojnę. No to skoro tak, to pewnie ta wojna jakąś rolę w tym odegrała. Dlatego, odpowiadając na pytanie, ja widzę więcej naszej niedojrzałości niż rosyjskiej inspiracji, bo naprawdę Rosjanie nie spowodowali tego, że w polskie siły zbrojne nikt przez lata nie inwestował. Bo jak my dzisiaj mówimy o programie modernizacji polskich sił zbrojnych, to z całym szacunkiem, ale to nie jest właściwe określenie. My mówimy o programie odbudowy minimalnych wydolności polskich sił zbrojnych, a nie o żadnej modernizacji. Panowie są akurat z Akademii Marynarki Wojennej, więc akurat jest jakby doskonałe miejsce i doskonali rozmówcy, żeby to powiedzieć. No, marynarka wojenna akurat wyjątkowo została doprowadzona na skraju upadku. No ale przecież w innych rodzajach sił zbrojnych było też fatalnie. I co, Rosjanie to spowodowali? Nie Rosjanie to spowodowali, tylko nasza własna głupota. Panie redaktorze, no bo w tym momencie, skoro jesteśmy już właśnie przy kwestii sił zbrojnych, jesteśmy kilka dni po zakończeniu konferencji bezpieczeństwa w Monachium, konferencji, która przez lata urosła do takiego forum, gdzie Stany Zjednoczone dyskutują z Europą Zachodnią, ale nie tylko właśnie o kwestii percepcji bezpieczeństwa czy jakichś wyzwań. No i tutaj politycy zarówno zza oceanu, jak i europejscy wskazują, że to nie jest tylko to, co pan redaktor powiedział, ocena tego, co my w tej chwili robimy z polskimi siłami zbrojnymi, przywracając im określone podstawowe zdolności, ale że mamy problem w całym NATO. No i to jest też jeden z argumentów, którzy używają ci, którzy twierdzą, że Rosja mogłaby się odważyć na agresję, że my tak naprawdę jako Zachód z wojskowego punktu widzenia nie jesteśmy do tego przygotowani, do prowadzenia takiej wojny jak na Ukrainie, czyli wojny mimo wszystko długotrwałej, przemysłowej. A jeszcze z innej strony, że powstają, nazwijmy to, otwarte pytania dotyczące tego, czy mielibyśmy jedność polityczną dotyczącą tego, czy mimo wszystko NATO zdecydowałoby się bronić na przykład państw bałtyckich, nawet jeżeli Rosja zdecydowałaby się na prowokacje czy działania poniżej progu wojny. Czy pan redaktor również na tego typu argumentację znajduje odpowiedź? No po pierwsze, jak chodzi o państwa bałtyckie, to wiemy, że plany ewentualnościowe zostały zmodyfikowane też sprzed kilku lat na tyle, na ile je dzisiaj z perspektywy, z przecieków znamy. No rzeczywiście nie przewidywały raczej odbijanie państw bałtyckich, obecne zostały zmodyfikowane. Co to znaczy, czy byłyby gotowe, gdyby Rosjanie poniżej progu wojny? To znaczy, czy załóżmy poniżej progu wojny wywołują zamieszki w Narwie, to czy to jest podstawa, że co ma NATO zrobić? Lotnictwo wysłać? Nie, tak? W tym momencie możemy ewentualnie wysłać jakichś, że tak powiem, specjalistów od pałowania. Rozumiem, że to nie byłby wielki kłopot, zresztą domyślam się, że akurat z tym to by sobie Estończycy sami dali radę. W ogóle jest pytanie, prawdę powiedziawszy, czy ta mniejszość rosyjska to byłaby akurat taka radośnie prorosyjska czy proputinowska. Ja mam bardzo poważne wątpliwości. Kilkuset chuliganów oczywiście na pewno można wynająć i opłacić, ale czy to byłoby cokolwiek więcej, no mam poważne wątpliwości. Czy NATO jest silne, tak jak było silne w szczycie zimnej wojny? No oczywiście, że nie jest, ale czy Rosja jest tak silna jak Związek Sowiecki w szczycie zimnej wojny? No to też nie. Poza wszystkim jest nadwyrężone przecież przez tą wojnę, no bo ta ilość sprzętu, którą oni stracili, jest naprawdę znacząca. A jeżeli spojrzeć na przykład elitarne dywizje, czy Tamańską, czy Kantemirowską, no to po prostu są jednostki, które de facto przestały w pewnym momencie istnieć, tak? One są odbudowywane. Ta zimna wojna obecna, bo my jesteśmy w czymś rodzaju zimnej wojny, wydaje mi się, że się tym różni od zimnej wojny tej oryginalnej, że tam ścierały się dwie potęgi, dwie wielkie siły, a teraz można powiedzieć, że ścierają się słabi z jeszcze słabszymi. No tyle, że śmiem twierdzić, że Rosjanie są jednak tymi jeszcze słabszymi, a nie my. No bo jeżeli za cenę 4%, a jak tam zliczyć całą pomoc europejską, 5% amerykańskiego budżetu obronnego, udało się, przepraszam za potoczność, skasować prawie 3000 czołgów. Nieważne, czy to jest 2500 czy 3200, no nieważne. Plus minus połowę czołgów, które Rosjanie mieli na stanie. Oczywiście tutaj ktoś powie, ale oni mają 12 000. No nie mieli 12, mieli między 5 a 6, a pozostałe to mieli na składach, tak? I oczywiście uzupełniają te swoje straty, no tylko rzecz polega na tym, że tych nowych czołgów, które trafiają, no skupiłem się akurat na czołgach w tej chwili, ale moglibyśmy tak w każdej kategorii sprzętu mówić, tych nowych czołgów na front trafia ułamek. Większość to są rozkonserwowane stare 7-2, niezmodernizowane, nie żadne B3, prawda? A już wersje B3 czy T90 okazuje się, że tak powiem mają, no, że tak powiem, w konkursie na rzucanie wieżą konkurują ze sobą, a 7-2 nijak nie zmodernizowana, tylko ewentualnie obłożona pancerzem reaktywnym, no, wielkiej wartości bojowej sobą nie będzie prezentować, tak, w stosunku do NATO. Jak spojrzymy na lotnictwo, no to znowu rosyjskie lotnictwo nie operuje nad Ukrainą. Czy Ukraina dostała jakieś gigantyczne wsparcie w zakresie obrony przeciwlotniczej? Ona dostała oczywiście znaczne wsparcie z punktu widzenia Ukrainy, ale nie z punktu widzenia NATO. Więc w razie przerzucenia obrony przeciwlotniczej amerykańskiej z jakiejś znaczniejszej postaci na wschodnią flankę, to rosyjskie lotnictwo nie tylko nie będzie operować nad naszym terytorium, ale ono w ogóle nie będzie operować w pobliżu frontu. Jak chodzi o śmigłowce bojowe, no to ostatnio czytałem jakieś opracowanie RAND, że łączna liczba K-52, czyli tych najnowocześniejszych rosyjskich śmigłowców uderzeniowych obok, prawda, Mi-28, tam zresztą, no dobra, nie wchodźmy w szczegóły, one tak często w tandemie, prawda, działały, no to straty bezpowrotnie zniszczone, uszkodzone, bądź też takie, które po prostu wylatały swój resurs, bo były tak intensywnie używane, no to jest w tej chwili do 30%. Bez użycia przecież w ogóle sił, prawda, amerykańskich, bo my bierzemy udział w tej wojnie w takim sensie, że wspomagamy Ukrainę, no ale bezpośrednio nie bierzemy udziału. W związku z tym ja bym tutaj był jednak raczej optymistą, a zresztą mam jeszcze jeden argument na koniec, bo słyszę dość długo swój głos, czyli to znaczy, że monologuję, więc jakby ale mam minimum samoświadomości, więc obiecuję, że zaraz już będę milczał. Ale jeden z moich przyjaciół zadał mi pytanie, czy uciekać? Ja mówię, wiesz, jak zobaczysz amerykański biznes, że ucieka, no to wtedy ewentualnie wyjeżdżaj na autostradę nach Berlin. Ale tak generalnie to zdaje się, on nie wyjeżdża, tylko przyjeżdża. W związku z tym no to jest jakaś miara, prawda? Bo my możemy sobie dywagować, natomiast myślę, że korporacje, które tutaj wchodzą z inwestycjami po kilkaset milionów albo kilka miliardów, no to mają takich doradców, którzy mają dobry staż w CIA i DIA. Ale Rosjanie wysyłają równolegle do tego taki komunikat propagandowy, czy też narrację strategiczną taką. Sankcje wasze nie zadziałały, nasza gospodarka się obroniła. Przestawiliśmy gospodarkę na tryb wojenny do tego stopnia, że nie ma bezrobocia, produkujemy sprzęt od rana do wieczora, a przecież wiecie, że w drugą stronę to tak łatwo tego nie można przestawić. Nasze wojsko, co by nie mówić, ale akceptujemy duże straty na Ukrainie, krok po kroku sukcesy odnosimy. Sprzęt technologicznie schodzimy na coraz niższe poziomy, ale dzięki tego, że nie dokonaliśmy likwidacji naszego przemysłu, jesteśmy w stanie zasypać ich tymi starymi T-70-kami, dwójkami, a wy na Zachodzie i tak nie macie konsensusu politycznego, Niemcy produkują, tu strzelam tak teraz, 20 czołgów rocznie, my produkujemy dużo więcej i na długą metę my tą Ukrainę złamiemy, a potem przyjdziemy po was. Jak na to odpowiadać? No to po pierwsze porównałbym cenę Javelina i tego czołgu, które oni wysyłają na front i powiedziałbym, że my niższym kosztem jesteśmy w stanie te ich wspaniałe czołgi wysyłać wraz z ich załogami na tamten świat, niż oni są w stanie te czołgi dosyłać. Dosyłają też, przypomnijmy, ostatnio T-62, a nawet pojawiły się nagrania T-55, to już nawet, prawdę powiedziawszy, myślę, że szkoda nawet Javelina tracić na T-55 i na T-62, bo to jest zbyt dobra wyrzutnia przeciwpancerna i po prostu można jakieś tańszy sprzęt ewentualnie od talibów odkupić, więc to jakby to też warto o tym pamiętać. Czy Rosjanie przestawili cały przemysł na tory produkcji zbrojeniowej? Nie. Rosjanie zintensyfikowali produkcję w ramach zakładów przemysłowych. No i tu rzeczywiście na przykład mają duże zdolności produkcji amunicji artyleryjskiej, to jest na przykład ich przewaga, co powoduje nierównowagę w sile strzału artyleryjskiego, ale oni nie przestawili całego przemysłu na produkcję zbrojeniową z jednego zupełnie banalnego powodu, dlatego że w Rosji politycznie liczy się Moskwa i Petersburg, no jeszcze ewentualnie Kazań, kilka miast, prawda? W tych miastach mieszka klasa średnia. W Polsce nadal jest takie jakieś dziwne poczucie, że w Rosji to są oligarchowie, a cała reszta je kartofle. No to jest nieprawda. W Rosji są miliony ludzi, żyjących na takim przyzwoitym zachodnioeuropejskim poziomie. Kiedy ja tam byłem, to w samej Moskwie było 4 miliony ludzi, którzy mieli dochód na członka rodziny, czyli w czteroosobowej rodzinie razy 4, 1000 euro na głowę. To było wówczas, no to proszę sobie wyobrazić, tak? Moskwa była miastem nie tylko oligarchów i miliarderów i milionerów, ale po prostu setek tysięcy, milionów ludzi, którzy żyli na wysokim poziomie. Przestawienie produkcji, całego przemysłu na tory produkcji wojennej, czy też na gospodarkę wojenną, na tory produkcji zbrojeniowej, to przepraszam, przejęzyczenie, oznaczałoby gwałtowną pauperyzację tej klasy średniej, a to jest wybuchowe, ale nie w tym znaczeniu, że coś wybucha, tylko wybuchowe politycznie i Władimir Putin sobie na to nie może pozwolić, dlatego że Władimir Putin jest Stalin wannabe, a nie Stalinem. Dlatego zresztą musi co jakiś czas przypominać, że on jest tu wielkorządcą i na przykład dlatego musiał oczywiście w cudzysłowie, bo to nie chcę, żeby zrozumiał, jakbym go usprawiedliwiał, zabić Nawalnego, tak jak wcześniej Prigoryna, prawda? Rosja jest państwem, wbrew temu, co się mówi, punktowo totalitarnym. Ona jest takim, można powiedzieć, takim patchworkową dyktaturą. To znaczy tu i ówdzie jest totalitaryzm, tu i ówdzie jest twarda dyktatura, a tu i ówdzie jest jakiś taki quasi-autorytaryzm, jest taka mieszanina. I to nie jest stabilny system i to nie jest system, w którym car może powiedzieć, no dobra, to teraz wszystko idzie na produkcję zbrojeniową. I ostatnia uwaga co do sankcji. Joe Biden na szczęście jest starym, doświadczony i kiedyś powiedział sanctions do not deter, czyli sankcje nie odstraszają, dokładnie. A ja troszkę, właśnie nie lubię tego mówić, ostatnio sobie uświadomiłem, że ponad ćwierć wieku temu, jak pisałem pracę magisterską, to napisałem pracę magisterską o sankcjach w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. I tam miałem takie case studies. Iran, Irak, Libia, Haiti, Kuba. Otóż w żadnym z tych case'ów sankcje nie spowodowały upadku reżimu. Dlatego, że sankcje osłabiają, sankcje pozbawiają. Wiecie panowie, no to w przypadku Rosji teoretycznie powinno być niby lepiej, bo ona jest mocniej włączona w krwiobieg światowej gospodarki, ale z drugiej strony to mocniejsze wzmocnienie oznaczało też większe szanse omijania. I też pamiętajmy, że jak ja to pisałem ćwierć wieku temu, to jak Amerykanie wprowadzili sankcje, to naprawdę trudno było te sankcje omijać, bo Zachód to było 80 kilka procent światowej gospodarki, a dzisiaj Zachód to jest 60%. Zachód w rozumieniu, prawda, Unia Europejska, NATO, Australia, Korea Południowa, Japonia. Tam są Chiny. Chociaż też, to też nie jest takie proste, bo chińskie firmy na przykład boją się łamać sankcje amerykańskie, bo jak zostaną na tym przyłapane, to się może okazać, że transfer do nich idący zostanie zatrzymany, bo tak to działa. Dlatego ja uważam, że sankcje działają, tylko pod jednym warunkiem, że jak zaczynamy o nich rozmawiać, to wiemy, jaki miały mieć efekt. Jak ktoś liczył, a takie głosy się w Polsce pojawiały, że my wprowadzimy sankcje, a oni za rok bankrutują, no to raczej to świadczy o tym, że ktoś, kto mówił, nie rozumie, jak działają sankcje, a nie, że sankcje nie działają. Dlatego tutaj bym był, wie pan, zdecydowanie rozumiem, że pańskie pytanie jest prowokacją intelektualną, a nie jakby konstatacją, że one nie działają. To jest taka, wie pan, publicystyczna teza, ale tak jak tutaj we trzech rozmawiamy, tak we trzech rozumiemy, że po prostu no, te oczekiwania komentatorów były nierealistyczne. Tak, no tutaj można powiedzieć nawet, że większość osób, które zajmuje się analizą trendów makroekonomicznych, pokazuje, że no sankcje są czymś, co nazwijmy to powodują, że gospodarka danego państwa w długiej perspektywie czasu po prostu nie jest w stanie dostosować się do zmian, które zachodzą na globalnym rynku, co oznacza, że Rosja tak naprawdę te konsekwencje będzie odczuwała długo jeszcze po tym, jakby ta wojna miała się zakończyć. Ale no, tak jak pan redaktor zauważył, to Paweł trochę jakby prowokuje, no chyba w tej rozmowie taka jest nasza rola, że to my właśnie musimy szukać tych dowodów, że jednak to zagrożenie konfrontacji z Federacją Rosyjską jest realne. I tutaj jednym z takich argumentów jest na pewno to, że no pewnie w Moskwie czekają trochę na rozstrzygnięcie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, szczególnie, że potencjalny kandydat partii republikańskiej, Donald Trump, no mówi, że gdyby on rządził, gdyby on w tej chwili doszedł do władzy, to zarówno rozwiązanie kwestii ukraińskiej nastąpiłoby stosunkowo szybko, no a z drugiej strony cały czas odgraża się europejskiej części NATO, że nieodpowiednio modernizuje swoje siły, nie wydaje odpowiednich środków finansowych na armię. No i tutaj pojawiają się również głosy, że to z perspektywy prezydenta Stanów Zjednoczonych mogłoby oznaczać pewną rewolucję. No, przyznam, że myśmy z Pawłem mieli okazję z końcem ubiegłego roku być w Waszyngtonie przez 2 tygodnie, odbyć szereg spotkań. No tam raczej nie ma perspektywy, że Stany Zjednoczone miałyby się wycofać z NATO, ale jednak ten głos na pewno w jakimś sensie wpływa i na opinię publiczną, i na polityków w Europie. Czy uważa pan, że rzeczywiście te wybory w Stanach Zjednoczonych mogą być takim punktem, na który Kreml czeka? Na pewno tak, bo na pewno no, Trump dał wiele przesłanek, by sądzić, że no, jego rządy byłyby korzystniejsze i że pozwoliłyby Putinowi się dogadać na lepszych warunkach. Zresztą zwracam uwagę, że tym, co przed chwilą powiedziałem, jest założenie, że oni się chcą dogadać. To myślę, że oni chcą wypełznąć z tej wojny, tylko nie za bardzo mają jak. Co nie znaczy, że oczywiście oni przestają być imperialistami i synami. To dla jasności. Natomiast ja podzielam tutaj to, co pan powiedział. Ja nie sądzę, żeby Trump był katastrofą. Trump będzie złą wiadomością, ale nie będzie katastrofą. Tym, czego ja się najbardziej obawiam, prawdę powiedziawszy, jest to, że Trump będzie zagadką. A jak Trump będzie zagadką, to Władimir Putin może stwierdzić, że, że on też jest zdezorientowany, to postanowi przetestować, co też to oznacza. I to samo w sobie jest niebezpieczne. Te wypowiedzi Trumpa, to takie pokrzykiwanie na Europę, no, z jednej strony to jest jakiś pozytyw, bo może on w końcu rzeczywiście zmusi Europę do poważnego traktowania swojego bezpieczeństwa, no ale to będzie raczej skutek uboczny, bo jednak główny skutek jest negatywny. Znaczy to takie wypowiedzi poddające wątpliwość bezpieczeństwo no, są wyjątkowo niefortunne, bo ja nie spodziewam się, że Władimir Putin pójdzie na wojnę z NATO. Wydaje mi się, że Władimir Putin nie oszalał, to znaczy nic nie wskazuje na to, żeby oszalał. On jest łobuzem, zabójcą, może ludobójcą, ale szaleńcem nie jest. Nie ma żadnych przesłanek, by tak sądzić. Natomiast jest też ryzykantem. I jeżeli nie... bym powiedział tak, lepszy prezydent amerykański... silny albo słaby, ale byle Kreml wiedział, jaki on jest. Najgorzej, jak Kreml będzie miał wątpliwości i uzna, że no to skoro nie wiemy, jak zareaguje, no to teraz zrobimy właśnie jakąś taką, prawda, prowokację poniżej progu wojny, żeby przetestować. I tego bym się obawiał. No właśnie, wspomniał pan, że oni chcieliby się z tej wojny wyplątać. No i nie za bardzo wiedzą jak, no bo pewnie głównym założeniem jest to, żeby się wyplątać bez załamania wewnętrznego reżimu politycznego, a trudno byłoby, przypuszczam nawet, tak jak fajnie pan to określił, w tym patchworkowym totalitaryzmie, wyjaśnić społeczeństwu, że zaangażowaliśmy tak wielkie zasoby mimo wszystko dla czegoś, co trudno byłoby opisać jako taki pełny sukces. Znaczy, to co pan prognozuje w związku z tym odnośnie wojny na Ukrainie? Czy to się będzie tak ciągnęło, tak gotowało, tak jak teraz i Rosjanie tam będą trochę grali, żeby zniechęcić Zachód do wsparcia, będą liczyli na nową sytuację z Trumpem? Czy my sobie możemy wyobrazić, że gdzieś tam w mrocznych odmętach jakichś gabinetów na świecie są jakieś koncepcje przygotowywane? Jak się z tego wyplątać jakoś tak sensownie? Czy to jest jednak odcinek globalnej konfrontacji, jeden z frontów, no i to się będzie po prostu toczyło, no bo jesteśmy na takim etapie sprzeczności międzynarodowych, że musi się tlić. Zanim odpowiem na to główne pańskie pytanie, to jeśli pan pozwoli, odniosę się do tego, co pan przed chwilą powiedział, że się musi tlić. W pewnym sensie świat już tak wygląda, że się będzie tliło zawsze, jak nie tu, to gdzie indziej, no bo świat jest cichy i spokojny, jak jest dwubiegunowy i obie strony gwarantują sobie wzajemne zniszczenie w razie wojny. Świat jest cichy, spokojny, stabilny, jak jest jednobiegunowy, jest tylko jedno mocarstwo, no ale świat stał się wielobiegunowy, a to oznacza, że my wracamy do takiego starego świata, kiedy jest wiecznie niestabilnie. Bo ten okres zimnej wojny, niezależnie od jego wad, braku demokracji w Polsce na przykład, braku wolności w Polsce, z punktu widzenia światowego pokoju to był bardzo dobry czas. Owszem, dochodziło do wojen, niektóre z nich były straszne, wiele z nich miało charakter takiego proxy konfliktu zastępczego, no ale umówmy się, że takiego wielkiego konfliktu to nie było. I to był taki spokojny w gruncie rzeczy czas. Zresztą te te pokolenia zachodnich Europejczyków, których dorosłe życie przypadło na lata 60., 70., 80., no to są jakby, oni wygrali na loterii pod każdym względem. A teraz odpowiadając bezpośrednio na pytanie już o Ukrainę. Ja myślę, że pierwszym i podstawowym problemem jest to, że my inaczej definiujemy cel niż nasi sojusznicy, w tym mocarstwa, a skoro oni są mocarstwami, a my nie, to to, jak oni definiują cel, jest istotniejsze od tego, jak my definiujemy cel. To znaczy, my definiujemy cel w ten sposób, że trzeba pokonać Rosję, bo jak nie pokonamy Rosji, no to na pewno nastąpi wojna kolejna. A zachodnie mocarstwa zastanawiają się, jak spowodować taki rozwój sytuacji, żeby po tej wojnie nie nastąpiła kolejna wojna, i nie zakładają, że pokonanie Rosji jest jedynym wyjściem i historia stoi po ich stronie i dowody historyczne stoją niestety po ich stronie, a nie po naszej. Po naszej stoją racje moralne, Rosjanom należy się łomot. Ale jeżeli spojrzeć na tą formułę, którą kiedyś ukuł Woodrow Wilson, a później Nixon powtarzał, czyli pokój bez wojny, no to pamiętamy, tak? Woodrow Wilson proponuje to Europejczykom i mówi, oczywiście to nie jest idealny przykład, bo Niemcy były pokonane. Rosja nie wygra, ale nie będzie pokonana. No i Europejczycy nie przyjęli tej opcji. No i 20 lat później Adolf Hitler był u władzy. Więc może, znaczy jakie 20, 15. Więc być może ta formuła, która jest nie do końca moralna, jest w gruncie rzeczy lepsza. To jakby pierwsza uwaga. Druga uwaga, wydaje mi się, że ta wojna skończy się scenariuszem fińskim plus. To nawiązuje do 500 plus, to takie modne teraz słowo, prawda? Chociaż może już mniej. Co mam na myśli? To znaczy fińskim plus bez finlandyzacji, żeby jeszcze utrudnić. Kiedy mówię scenariusz fiński, to znaczy chodzi mi o scenariusz po wojnie zimowej, czyli taki, w którym Finlandia zachowała niepodległość i suwerenność, ale za cenę utraty pewnej części terytoriów. Plus dlatego, że wzmocniona gwarancjami bezpieczeństwa takimi lub innymi, optymalnie obietnicą wejścia do NATO, no za tym się przecież w którymś momencie nawet Kissinger opowiedział, czyli ostatni człowiek, po którym się można było spodziewać, bez finlandyzacji, bo kiedy się mówi o tej Finlandii, to bardzo często od razu jest, prawda, skojarzenie z finlandyzacją, czyli tym scenariuszem neutralizacji, no to było do rozważenia przed wojną, ale już nie teraz. Więc tak wydaje mi się, że ta wojna się skończy. I kolejny element, bo to tak gdzieś pobrzmiewało w pańskim pytaniu, kiedy pan powiedział o mrocznych gabinetach. A to wie pan, jak mroczne gabinety, to tak trochę brzmi, że to, prawda, ci zaprzańcy z Zachodu to nas zdradzą, prawda? Znaczy Ukrainę to już na pewno zdradzą, a potem nas i Bałtów oddadzą nas na pożarcie. No tylko z rosyjska mówiąc nachrien, chciałem powiedzieć, przepraszam, albo nachrien, jak to woli. No niby co mieliby z tego mieć, tak? No już pomijam, że mieliby same minusy, dlatego że jakby tak zrobili, to już jest rzecz, o której pisałem w swoim tekście w Onecie, no to jakie wnioski by wyciągnęła Korea Południowa i Japonia, które są państwami progowymi? No, że muszą mieć bombę atomową, skoro amerykańskie gwarancje są nic nie warte. Jakie wnioski by wyciągnęli Saudowie? Że się trzeba stać państwem progowym, a później mieć bombę atomową, a to byłaby trochę gorsza bomba atomowa niż japońska albo południowo-koreańska. Mówiąc krótko, jakby Amerykanie zdradzili, tak jak straszą szczególnie moi ulubieni geopolitycy w Polsce, to znaczyłoby, że postanowili sobie rozmontować swoje imperium. Innymi słowy, ci, którzy mówią, że nas zdradzą, mówią, że Amerykanie, którzy mają 25% światowego PKB, w obliczu rosyjskich całych 2% postanowią zrobić Hände hoch i się poddać i zlikwidować imperium amerykańskie. Ja nie czuję się ekspertem od Stanów Zjednoczonych, ale śmiem twierdzić, pomimo faktu, iż ekspertem od Ameryki nie jestem, że Donald Trump jest innym amerykańskim imperialistą, ale nadal amerykańskim imperialistą, że tak staromodnie to ujmę. I jakoś nie podejrzewam, żeby on właśnie postanowił, no niby co miałby dostać w zamian, co miałaby niby Rosja mu do zaoferowania. Tak, bo tutaj na pewno trzeba się zgodzić z panem redaktorem, że w przypadku amerykańskich prezydentów, no to nie jest zawsze zupełnie odmienna koncepcja czy kierunki amerykańskiej polityki, no są inne akcenty, podejście bardziej multilateralne albo mimo wszystko bardziej taka polityka trochę na przekór prawu międzynarodowemu, ale ostatecznie chodzi o to, żeby ta amerykańska strefa wpływu była jak najbardziej rozległa i kontrolowana. I tutaj pojawia się jeszcze jeden argument, to znaczy mówiący o tym, że ta wojna mimo wszystko Federację Rosyjską systemowo osłabia, wpycha ją w asymetryczny sojusz z Chinami, no i że tak naprawdę środek ciężkości pewnych decyzji dotyczących tego, czym ta wojna na Ukrainie może być w przyszłości, tak naprawdę wymyka się spod decyzji państw europejskich, a w większym stopniu może być uzależniona na przykład od relacji amerykańsko-chińskich i potencjalnej eskalacji napięć na przykład wokół cieśniny tajwańskiej. Czy pan redaktor uważa, że tego typu tezy, no też oczywiście wygłaszane przy założeniu pewnych koncepcji geopolitycznych, to znaczy, że napięcia na linii Waszyngton-Pekin doprowadzą do jakiegoś konfliktu regionalnego w Azji i w obszarze Azji i Pacyfiku, no mogą de facto wymusić na Federacji Rosyjskiej kontynuowanie albo nawet jeszcze rozszerzenie frontu wojny w Europie? Po pierwsze, ja nie wierzę w wojnę amerykańsko-chińską. Wydaje mi się, że Chiny i Stany Zjednoczone łączy również swego rodzaju mutually assured destruction, tylko gospodarcze. To znaczy Chiny oczywiście mogą doprowadzić do wojny ze Stanami Zjednoczonymi, no tylko że myślę, że dojdzie wtedy do tak gwałtownego wstrząsu gospodarczego, że władza partii komunistycznej będzie zagrożona. Amerykanom to się też nie opłaca. W związku z tym raczej, prawdę powiedziawszy, myślę, że to no oczywiście Xi Jinping no jest mniej wstrzemięźliwym chińskim przywódcą w porównaniu z jego poprzednikami, ale nie wierzę w tą wojnę. Ale gdyby do niej doszło, to prawdę powiedziawszy, myślę, że Rosja skorzystałaby z okazji, żeby się dogadać ze Stanami Zjednoczonymi, a nie żeby Chiny wesprzeć. Bo Rosja doskonale rozumie, że z Chińczykami tak pogrywać jak z nami, to ona nie będzie mogła. A próbkę tego miała, jak negocjowała kontrakty gazowe i została potraktowana no, niezwykle asertywnie. Ja w ogóle twierdzę, i to nie jest może powszechna opinia w Polsce, a raczej może nawet ona jest po prostu, powiedzmy wprost, mniejszościową opinią, że napaść na Ukrainę w gruncie rzeczy dowodzi tego, że Rosja wybiera Zachód, a nie Chiny, a nie na odwrót. Tylko że ona właśnie dlatego, że wybiera ten kierunek jako ten swój główny i strategiczny, to uznała, że w takim razie ona jeszcze teraz, póki jeszcze może, spróbuje jakby ugrać tyle, ile się da, dlatego że rozumie, że słabnie. No i kolejny element, który zresztą też a propos wskazywałby, że ta wojna nam nie grozi. No Rosjanie realnie idąc na tą wojnę nie wiedzieli, że idą na wojnę i mamy bardzo konkretny dowód w postaci nagrań rosyjskich jeńców. Jak się ogląda te nagrania jeńców z początku wojny, z pierwszych tygodni wojny, to co drugi z tych jeńców jest żołnierzem albo Rosgwardii, czyli wojsk wewnętrznych, albo OMON-u, czyli ZOMO. Czyli oni, mówiąc krótko, szli na Kijów, przeświadczenie, że tam będą jacyś Ukraińcy demonstrować, no i trzeba będzie ich spałować. Tam czołgi owszem, prawda, no bo z kimś tam jakaś strzelanina będzie, ale generalnie to będzie, no i teraz właśnie, bo jeżeli uznamy, że oni wierzyli, że to nie jest wojna, to w gruncie rzeczy w pewien perwersyjny sposób to wyrażenie specjalna operacja wojskowa nie było do końca załgane. Bo oni naprawdę chyba uwierzyli w to, że to nie będzie wojna. No jakby bardzo się cieszmy, że się pomylili. Panie redaktorze, to takie ostatnie już pytanie. Jak pan sądzi, czy gdyby Władimir Putin przed rozpoczęciem wojny wiedział to wszystko, co wie dzisiaj po 2 latach wojny, to by się na tą operację zdecydował? Czy jednak zagrałby inaczej? Nie, myślę, że Myślę, że kontynuowałby ten kurs, który przynosił im efekty przecież, tak? To znaczy takie, prawda, rozmontowywanie Zachodu, poczekałby troszkę jeszcze bardziej, żeby to uzależnienie Niemiec było, prawda, od rosyjskich surowców jeszcze większe, bo się okazało, że tak nas bardzo uzależnili, że aż w końcu żeśmy się od nich uniezależnili, że tragedii nie ma, prawda? Myślę, że pozwoliłby rosyjskim służbom demolować państwo ukraińskie od wewnątrz, no bo koniec końców, ja oczywiście rozumiem, no tam zginęli ludzie, no niewinni ludzie, jest taka sesja zdjęciowa, znaczy sesja, przepraszam, to złe słowo, taka seria zdjęć, tak powinienem powiedzieć, zrobionych przez reportera Agence France-Presse w szpitalu w Kijowie. Najpierw w karetce, później w szpitalu, kiedy ojciec, no wszyscy jesteśmy z brodą, ale taki w naszym wieku, najpierw taki przerażony, trzyma się za głowę, a leży jego córeczka, taka 6-7-letnia, którą reanimują. Później w szpitalu jest zdjęcie, później jest zdjęcie tej dziewczynki, która zmarła w wyniku rosyjskiego strzału. I to jest takie... Ja przepraszam, ale po prostu jak widzę to zdjęcie, to mnie coś tu łapie. Ja sam mam dzieci starsze już, ale to takie małe ciałko, no, takie małe ciałko. I jak sobie o tym myślę, to mam nadzieję, że ich oni spłoną w piekle i prawdę powiedziawszy. Tylko ja mam pewien problem z tym, co my w Polsce nieraz mówimy o Rosji. Problem ten polega na tym, że ja mam wrażenie, że my mówimy, no, że to jest, prawda, Putin to, Putin tamto. Ale to nie jest tylko Putin. To jest Rosja i Rosjanie. Większość Rosjan popiera tą wojnę. My oczywiście możemy teraz dyskutować, czy to jest większy procent, mniejszy procent. Tam jest pewien problem, bo znaczna część ludzi nie odpowiada na pytanie. No możemy założyć, że skoro nie odpowiadają, to może oni są akurat przeciw, bo gdyby byli za, to nie baliby się powiedzieć, że są za. Więc być może to nie jest aż tak źle, no ale wiemy, że w każdym razie bardzo znaczna część Rosjan popiera tą wojnę. I dlatego wydaje mi się, że my powinniśmy się szykować bardziej do polityki powstrzymywania Rosji, takiej nastawionej na lata. I teraz na poziomie takiej ogólnej konstatacji wszyscy się zgadzają, no ale teraz pytanie, co to znaczy. I tutaj, przepraszam, troszeczkę jakby, wiem, że to jest dygresja. Pamiętacie panowie, jak był taki moment, że była dyskusja, czy otwierać, czy zamykać granice dla Rosjan? I oczywiście wszyscy Polscy mówią, nie no, zamknąć. A ja mówiłem, nie no, otworzyć. Bo jeżeli założymy, że my chcemy Rosję osłabić w perspektywie 10, 20, 30 i 40 lat, to im więcej wykształconych Rosjan stamtąd wyjedzie, tym lepiej. Gdyby było tak, że zamknięcie tych granic zwiększałoby prawdopodobieństwo buntu społecznego, to wtedy ja byłbym za tym, żeby zamknąć te granice, ale jako że ja w ten bunt społeczny nie wierzę, to ja chcę Rosji, ja chcę być tak możliwie wredny w stosunku do Rosji. Chcę, żeby ona była słaba, bo ona się nie mogła rozwijać i w związku z tym, jak 3 miliony Rosjan jest szansa wysoko wykształconych, że wyjedzie, to super, to jestem bardzo szczęśliwy. Oczywiście tu się pojawi argument, no ale no to wśród nich będą agenci. No bo jak ich nie wpuścimy, to oni na pewno nie wyślą agentów. No agentów to oni zawsze wyślą. No to zasada jest taka, że no nie należy ich dopuszczać wtedy do określonych, prawda, funkcji, prac, zajęć. Tyle. Ale odpowiadając jeszcze raz na pańskie pytanie, myślę, że gdyby wiedział, jak to pójdzie, to w życiu by na to nie poszedł, bo to jest skór, a nie kretyn. Panie rektorze, to na kanwie tego, co pan powiedział, pozwoli pan, że zadam już ostatnie pytanie. No bo oczywiście znowu ostatnie tygodnie śmierć Aleksija Nawalnego, no i reakcja przede wszystkim elit zachodnich mówiąca, że to morderstwo polityczne. No ale trzeba też pytać odważnie, co po Putinie, no bo tak jak pan zauważył, to nie jest tak, że Putin to jest jedna perspektywa, jedna wizja przyszłości Federacji Rosyjskiej. Mimo tego jednak część elit i społeczeństwa rosyjskiego tą wojnę popiera. No i powstaje pytanie, czy gdyby Władimir Putin z różnych przyczyn przestał sprawować swój urząd, to widzi pan w tym zdarzeniu szansę na to, że nawet jeżeli kolejne elity będą kontynuować tą neoimperialną wizję polityki Federacji Rosyjskiej, to mimo wszystko wykorzystają to jako moment do pewnego resetu i zahamowania mimo wszystko tego szaleństwa, jakim jest wojna na Ukrainie? Znaczy wykorzystają ten moment na rzecz Nawalnego? Nie, znaczy gdyby miał mieć taki moment, że Władimir Putin po prostu musiałby oddać władzę, już abstrahuje z jakich przyczyn. Ja myślę, że po pierwsze nie do końca jest jasne, czy przywódca, który zostanie wyłoniony po Putinie, będzie docelowym przywódcą, czy też takim technicznym, który otrzyma władzę po to, żeby przez jakiś czas porządzić, a w tym czasie frakcje na Kremlu się dogadają co do tego docelowego kandydata. Taki scenariusz oczywiście niesie za sobą ryzyko dla tych elit, bo jak wybiorą kogoś zbyt młodego, no to on jeszcze może zdążyć realnie skonsolidować władzę i zrobić im surprise i zostać carem. W związku z tym zobaczymy. Jeżeli wybiorą kogoś w miarę zaawansowanym nowotworem, to znaczy, że on nie jest docelowym kandydatem. Natomiast jedno jest pewne. Przyszły przywódca Rosji jest dzisiaj częścią rosyjskiej elity, a nie rosyjskiej opozycji. Co do tego nie mam żadnych złudzeń. Panie redaktorze, drodzy Państwo, no, rozmawialiśmy tak naprawdę o tym, nie tylko o tym, dlaczego Rosji nie opłaca się wojna z NATO, wojna z Zachodem, ale w jakimś sensie także próbowaliśmy zrozumieć to, to chyba nie tylko największą kinetyczną wojnę w Europie po II wojnie światowej, ale chyba jedno z takich wydarzeń najważniejszych w tej najnowszej historii naszego kraju, przynajmniej ja osobiście takie mam przekonanie. Drodzy Państwo, ja zachęcam do dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jeszcze raz dziękuję naszemu gościowi, panu Witoldowi Juraszowi. No i do widzenia. Ja bardzo dziękuję i miło mi było panów gościć i mam nadzieję, że żyjemy w takich czasach intensywnych zmian, więc niech się wiele w Polsce zmienia na lepsze, ale niech jedno się nie zmienia. Ja jestem, jak panowie wiecie, dziennikarzem Onetu. Onet nie uchodzi za szczególnie propisowski portal, ale za jedno poprzednie władze chwaliłem, to znaczy za inwestycje w siły zbrojne. Chwaliłem w Onecie, chwaliłem w swoich tekstach, każdy to może sprawdzić, więc obyście panowie mieli coraz więcej pracy w Akademii Marynarki Wojennej. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.